Witam wszystkich w kolejnym materiale. Dawno nie było aktualnego stanu hodowli, także postanowiłem nakręcić. Jesteśmy aktualnie u byczków, które przyjechały do mnie w czerwcu, bodajże 20 albo 22 czerwca, także urodzenia mają z maja, także obecnie mają rok, może niektóre rok i tydzień albo dwa. Tak one aktualnie wyglądają. Jedzą kiszonkę z kukurydzy, paszę treściwą, siano i siano kiszonkę. Mają, jak widzicie, cały czas dowoli w paśniku. Także nie są złe byczki. Simmentale ze Słowacji, jest jakiś też Austriak. Tak one wyglądają obecnie. Teraz jesteśmy u tych Belgów, które przyjechały do mnie pod koniec listopada. Oczywiście to są Belgi z Eko Natury, standardowo. Tak one wyglądają. One też jedzą paszę treściwą, siano kiszonka, kukurydza, wszystko mają dowoli, jedzą sobie oprócz oczywiście paszy treściwej, jedzą sobie ile chcą. Te byczki mają urodzenia bodajże z października, także tak one teraz wyglądają. Liczmy cały maj, 5 miesięcy, 6-7 miesięcy mają aktualnie. Dobra, przejdziemy sobie teraz do simmentali, które przyjechały do nas niedawno. A tutaj wam jeszcze dogram drugą część kojca. Też mamy tutaj w Belgusie. No, jesteśmy u simmentali, które do nas niedawno przyjechały. Tak się one prezentują. Standardowo są to simmentale z Eko Natury i Belgusie też z Eko Natury. Byczki w fajnej kondycji, dobrze pobierają paszę. Także rosną. Tutaj mamy jeszcze jednego Belga, dwa takie mieszańce i simmentala. Ten Belgi, te mieszańce to są z Czech, a reszta jest ze Słowacji. Jak wiecie, jakiś czas temu zaczęła delikatnie spadać cena na bydło. Zastanawiam się właśnie, czy to są jakieś zagrywki, czy faktycznie zapotrzebowanie delikatnie spadło. Cielaki dostają obecnie paszę własnej produkcji ze ziarna i z koncentratu. Do tego dwa rodzaje TMR-u z różnych firm. Wysłodki granulowane.
i bodajże trzy rodzaje cejotki. Z Nutreny, z Rolpolu cejotkę i dostają jeszcze granulat Królik Tucz. I ten granulat też im podaję. To jest taka gotowa mieszanka. To wszystko mieszam we wiaderku i powstaje taka pasza. Sianko tutaj mają cały czas do woli. I to sobie, jak widzicie, pobierają. Jeszcze Wam bliżej pokażę, jak to wygląda. Aha, jeszcze dodaję musli do tego. Także mają chyba kompleksowo zbilansowaną mieszankę. I widać po prostu na tym zestawie efekty, że no, byczki pompują, nie? Byczki pompują. No, jesteśmy u ostatniej części byczków. To są te polskie mieszańce. One mają urodzenia w zeszłym roku w styczniu. Także obecnie mają 17 miesięcy. Tak one wyglądają. Dokręcam Wam je też w starej oborze, bo często są zapytania, jak one teraz wyglądają. Tak one teraz wyglądają. Na jesień je planuję pocisnąć. Ale jak się ułoży sytuacja, to się okaże. Ten tutaj byczek mnie mocno zaskoczył, bo jak przyjechał, był bardzo malutki, drobniutki, króciutki. No ale się wyrobił i jeżeli chodzi o mięsność, no to na ten moment jest chyba najlepszy. No szafa trzydrzwiowa, no nie ma co tutaj dużo opowiadać, bo na przykład ten jest większy, dłuższy, ale no to nie jest ten kaliber. Jeśli macie jakieś pytania, to standardowo zapraszam do komentarzy, do lajkowania, do subskrybowania kanału. Teraz była dość duża przerwa wynikająca z braku czasu, ale postaramy się to na bieżąco nadrobić. Do usłyszenia, trzymajcie się, rolnik amator, pozdrawiam.